Cześć, witajcie na kanale Langa Łukaszuk. Ostatnio nagraliśmy dla Was film o tym, jak działa pirosensor. Link do niego możecie znaleźć gdzieś tutaj. A dzisiaj opowiem Wam o kolejnej ważnej rzeczy, jak ograniczyć zasięg pirosensora. Zapraszam. Dla przypomnienia. Pirosensor jest elementem pasywnym, to znaczy, że nie wysyła i nie odbiera żadnej fali. Mamy soczewkę, która dzieli nam obszar detekcji na strefy aktywne i pasywne i ruch elementu ciepłego, człowieka, samochodu, powoduje włączenie światła. Jeżeli jest to element pasywny, czyli nie przenika żadna fala, nie idzie w eter ta fala, to jaki będzie najprostszy sposób na ograniczenie zasięgu? No wystarczy przykryć soczewkę. Mamy kilka możliwości. Przygotowałem dzisiaj dla Was kilka czujników. Pokażę Wam, w jaki prosty sposób możemy ograniczyć zasięg pirosensora. Zaczniemy od IS-1. Nasz sztandarowy, najprostszy czujnik posiada w zestawie po prostu naklejkę. Naklejacie na soczewkę naklejkę tyle, ile Wam potrzeba, na przykład połowę tej naklejki i ten element, który zasłania soczewkę, nie będzie już wykrywać ruchu po konkretnej stronie, tak? Jeżeli sobie dotkniecie nożyczkami na samym środku, na przykład soczewkę, no to naturalnie środek czujnika też nie będzie nam wykrywać ruchu. To jest najprostsza metoda. Naklejka na soczewkę. Drugim elementem może być przysłona i ona może być dwojako zbudowana. Tutaj mamy czujnik IS2360-3 i ta przesłona jest zbudowana z dwóch części. Tej połówki. Oczywiście nożykiem można sobie dociąć, ile byśmy chcieli tej części jeszcze odkryć, tak? Jeżeli założymy tylko jedną część, zakładamy pierścień mocujący i zobaczcie, czujnik będzie wykrywać tylko w tej części, natomiast w tej już tego ruchu nam nie będzie wykrywać. Jeżeli potrzebujemy mieć szerszy zakres detekcji, przecinamy po prostu tą osłonkę nożykiem i mamy szersze pole do działania. Trzecia opcja to jest czujnik IS3360. Tutaj też w zestawie jest dołożona przesłonka, trochę inaczej wygląda. Też na tej samej zasadzie nożykiem sobie możemy wyciąć element, który chcemy, żeby przepuszczał nam detekcję. Otwieramy czujnik za pomocą tej osłonki, ściągamy tą osłonkę. Następnie za pomocą dwóch śrubek tutaj odkręcamy tą soczewkę, która jest i tą przesłonę montujemy pod soczewkę. Ona się zmieści, bo jest mniejsza po prostu tej soczewki. Następnie przykręcamy soczewkę, zakładamy górny pierścień, górną osłonę i to, co będzie czujnik miał odkryte w soczewce, będzie wykrywać przez to, a tam, gdzie będzie założona przesłonka, nie będzie wykrywać. I czwarta opcja to jest IR4 HD z serii Control Pro. Posłużymy się tą tablicą. Tutaj jest regulacja mechaniczna. To oznacza, że z tyłu jest potencjometr i w momencie, kiedy ja przekręcam tym potencjometrem, to reguluję zasięg, przysłaniam po prostu to, co pirosensory widzą. W cudzysłowie oczywiście widzą. Regulujemy sobie. W instrukcji jest dokładnie opisane, na jakim elemencie powinniśmy mieć ustawione. Jest zasięg od 1 do 7 i wyregulowując sobie zmniejszamy zasięg detekcji. W tych czujnikach to jest mechaniczna regulacja. Tutaj w pirosensorach nie ma żadnej elektronicznej regulacji. Jeśli podobał Ci się nasz film, to koniecznie daj nam łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami. Zachęcam Cię do obejrzenia pozostałych filmów z serii Steinel Akademia. Zapraszam Cię również na nasze media społecznościowe, Facebook i Instagram. Do zobaczenia.